Wracając jeszcze do pisarzy poruszających temat dzikiego gonu, to nie zalicza się do nich jedynie Andrzej Sapkowski, ponieważ kilka zdań na ten temat napisał chociażby Henryk Sienkiewicz w swoim Potopie, a napisał on tak. I w tych lasach i na pustych polach lecieli jak ów orszak piekielny rycerzy krzyżackich, o których lud powiadał na żmudzi, że czasami wśród jasnych nocy miesięcznych zjawiają się i pędzą przez powietrze zwiastując wojnę i klęski nadzwyczajne, tent leci przed nimi i za nimi, z koni zaczęła para buchać i dopiero gdy śniegiem pokryte dachy lubickie ukazały się na zawrocie, zwolnili bieg. A co do potrzeb wierzenia w tego rodzaju demoniczne byty i zjawiska, to przypuszcza się, że owy szeroko pojęty orszak miał utrzymywać w harmonii pory dnia oraz nocy, co szczególne znaczenie miało w pradawnych czasach, gdy ludy przechodziły z koczowniczego na tryb życia rolniczy i osiadły, gdzie między innymi regularne pory dnia i nocy były kluczowe.